Witam. Majową wycieczkę po Kaszubach zaczynam od podjazdu Kamiennych Kręgów, Trądkownica, 2 km w las. Kiedyś tutaj byłem już motocyklem, tak zajechać, zobaczyć tylko. No i droga była okropna. Tam nie mówię o dziurach już, ale no, tutaj są dziury, ale w tych dziurach wszędzie było pełno wody, pełno błota. A teraz od 2 tygodni chyba nie padało, czy tam raz jakoś po drodze deszcz padał, więc no, wody nie ma. Dobra, zdam wam relację na miejscu. Tu dojechałem do Kręgów Kamiennych. Jak widać, nikogo nie ma. Nie są to raczej zbyt popularne kręgi kamienne, bo nie wiem, czy wiecie, ale tutaj w okolicach, no w sumie okolicach na Kaszubach, tych kręgów kamiennych jest przynajmniej kilka. I bardziej popularne są w Odrach lub Węsiorach. O Węsiorach pewnie większość słyszała, o Odrach może nie, ale to są takie najbardziej popularne. A kręgi kamienne w Trądkownicy, no nie są raczej popularne. Jest to cmentarzysko z kurhanami i kręgami kamiennymi, znane w okolicy pod nazwą Skamieniałe Wesele. Rozsiane są na pojezierzach kaszubskim i krajeńskim. Są to archeologiczne stanowiska, z których powstały wielkie głazy z kamienia ułożone w kręgi i kurhany. Nie będę tego czytał, bo jest tego dużo, zajęłoby to bardzo dużo czasu. Jak ktoś będzie miał ochotę, no to może sobie w internecie jak najbardziej poczytać o kręgach kamiennych. A ja się tutaj przejdę, zobaczę. No jest to bardzo mały obszar chyba, z tego co widzę. Tam jest ogrodzony. Tutaj jest ścieżka. Z takich ciekawostek to chyba, z tego co pamiętam, jak czytałem, przynajmniej kręgi kamienne w Węsiorach i Odrach, a w Odrach to na pewno, w takich miejscach są miejsca mocy tak zwane, gdzie podobno promieniowanie kosmiczne przekracza jakieś tam normy już bardzo duże. No ja tam akurat w to nie za bardzo wierzę, ale pamiętam taką jedną fajną historię, fajną scenę z kręgów kamiennych w Odrach. Jak byłem z żoną, to właśnie w tym miejscu oznakowanym w którym to promieniowanie kosmiczne jest najwyższe, to leżała jakaś pani bez butów i chyba ładowała się tym promieniowaniem kosmicznym. No nie wiem, no są osoby, które w takie rzeczy wierzą, ja nie wierzę, ale oczywiście każdy ma prawo do wierzenia w co mu się tylko podoba. No jak widać, już cała trasa za mną. Nie jest to popularne miejsce, ale jak kogoś takie miejsca ciekawią, no to jak najbardziej zapraszam na Kaszuby. To jest niedaleko Żukowa. Te kręgi kamienne jakieś, nie wiem, 10, może 12 km. A przy okazji, jak ktoś będzie w tej okolicy, to może się odezwać. Mieszkam niedaleko. Zawsze można się spotkać. Droga z kręgów kamiennych do Krajowej 20. No, muszę powiedzieć, że nie jest jakaś super, ale to już mówiłem chwilę temu. No, tak jak Junak sobie dobrze radzi z wybieraniem dziur, tak, no gorzej sobie radzi z takim sypkim piaskiem, którego też tutaj jest dosyć sporo. No i też z uwagi na te dziury, jeżeli ktoś się będzie wybierał samochodem, no to może mieć problem z przejechaniem tutaj, jeżeli ktoś ma jakieś, powiedzmy, niższe zawieszenie. Więc jak ktoś ma niskie zawieszenie lub taki motocykl jak mój z oponami
cały czas z kierunkiem jadę, z oponami takimi typowo szosowymi, no to od tej strony dojazd nie jest jakiś super. Można podjechać od drugiej strony, tam nawet było widać, że droga jest taka trochę utwardzona, ale ja za bardzo nie wiem, od jakiej miejscowości tam trzeba by było wjechać, więc jeżeli ktoś będzie się zastanawiał, chciał odwiedzić kręgi kamienne, to polecam sprawdzić sobie na mapie i zobaczyć, z której strony po prostu dojechać, z drugiej strony niż od krajowej 20. A ja jadę dalej. Zaraz pewnie zjadę z 20, bo chociaż droga jest fajna, ale cały urok Kaszub to są takie właśnie boczne drogi wojewódzkie. No jak widać, niedaleko Szymbark. Ja sobie skręcę na Szymbark, później zawrócę, pojadę w innym kierunku. W Szymbarku teraz nie zdążyłem zauważyć, co tam było na tej tablicy, ale jest na pewno, bo była najdłuższa deska w Polsce. O, tutaj mamy parking przy szlaku na Wieżyce, czyli najwyższe wzniesienie, powiedzmy, Pomorza. No wzniesienie, bo to raczej nie można tego nazwać jakąś górą. Chociaż tu oczywiście Kaszubski Park, dookoła nas otacza piękne lasy, a w Szymbarku jeszcze jest dom do góry nogami. Taka bardziej atrakcja dla dzieci. No dla dzieci, no i też jak dla dzieci, no to też trochę dla dorosłych, no bo jednak dorośli z dziećmi tam bardzo często chodzą. To jest ścieżka rowerowa, niedaleko też są Ostrzyce, jeziora, ale tam jeszcze może dzisiaj będziemy. No już objechałem Szymbark, zawróciłem w stronę Wieżycy. Tutaj mamy też, jak z 20 zjeżdżamy w kierunku Wieżycy i Ostrzyc, jest drogowskaz, to jakieś 500 metrów po prawej stronie mamy alternatywny parking dla ludzi, którzy się wybierają na Wieżycę. Tam jest parking, tutaj sobie podprowadziłem motocykl, jest taki fajny teren, powiedzmy, że rekreacyjno-biwakowy. Z tego parkingu też można iść na Wieżycę, to jest parking bezpłatny, to parking Lasów Państwowych. Tamten, który mijaliśmy przed chwilą, jest to parking płatny. Nie wiem, ile kosztuje teraz, kiedyś chyba kosztował 10 zł. Ale tu jest bezpłatny, też można sobie tutaj wzdłuż tej drogi przejść, nie wiem ile, z pół kilometra. I też jest szlak na Wieżycę. Ja tu sobie chwilę posiedzę, bo jest bardzo przyjemnie i jadę dalej. Co możemy znaleźć jeszcze ciekawego na Kaszubach? No na pewno zakręty jak w Bieszczadach albo innych górach. Niektórzy nazywają Kaszuby Bieszczadami Północy. Motocykliści lubią sobie, jak to się mówi, polatać po zakrętach. Tutaj ta droga w tą stronę prowadzi do opuszczonego ośrodka wczasowego. To jest opuszczony ośrodek wczasowy kolejowy. Firma kiedyś, która to była właścicielem, to była Natura Tour bodajże. Ja kojarzę tą firmę, bo mój ojciec pracował i pracuje na kolei, więc jeździłem na kolonie czy zimowiska właśnie z tego biura podróży. No i pamiętam, że ten ośrodek jeszcze, nie wiem, te 20 lat temu był w tych prospektach informacyjnych, gdzie można sobie na te kolonie czy też w czasy pojechać. No nie ma tam już praktycznie za dużo z tego ośrodka. W sensie, no mury są, ale jest tak zdewastowany, że szkoda gadać.
miejscówka fajna, no szkoda, nikt tego nie kupił. Gdzieś tam czytałem w internecie, jak szukałem informacji o tym ośrodku, że on był na sprzedaż. Zresztą pamiętam, że Natura Tour też miała tych ośrodków, jak już wspomniałem, więcej. I między innymi ośrodek w Wiśle, w którym byłem też na koloniach, czy później też jeszcze jak jechałem sobie po prostu do Wisły, żeby pochodzić po górach, jak i ośrodek w Ustroniu koło Wisły, to te ośrodki się sprzedały, no i tak widać, że zostały wyremontowane i tam się coś dzieje cały czas. Tu jeszcze z opuszczonych miejsc, bo też wiem, że wielu motocyklistów lubi opuszczone miejsca, jest dworzec kolejowy we Wieżycy, ale tutaj widać, że wejście zamurowane, zabezpieczone okna, już nie ma wejścia do tego opuszczonego budynku dworca, chyba że z jakiejś innej strony. Ja teraz nie będę schodził i gdzieś tam próbował znaleźć wejścia, bo to nie o to chodzi, żeby pokazywać wejścia, no ale dziwnie to brzmi. Pokazuję budynek opuszczony, ale nie pokażę wejścia. No dobra, jak ktoś będzie chciał, to sobie znajdzie. Nie wiem, czy po nim można pochodzić, czy nie. Zasadniczo raczej po tych opuszczonych budynkach nie powinno się chodzić, bo to jest czyjaś własność. No ale wiem, że niektórzy takie miejsca lubią, więc nie namawiam, ale jak ktoś chce obejrzeć z zewnątrz, no to może sobie tu przyjechać. A ja jadę dalej w kierunku Ostrzyc. A ja już powoli kończę moją wycieczkę po Kaszubach. Pokazałem wam kilka miejsc, niewiele, ale też muszę sobie zostawić inne miejsca na inne odcinki, bo być może będę pokazywał w innych odcinkach moje okolice. Teraz jestem w Kartuzach. Kartuzy, czyli stolica Kaszub. Tak niektórzy mówią, bo tak naprawdę stolic Kaszub jest chyba kilka. Kilka miast twierdzi, że miast czy mieszkańców, że ich właśnie miasto jest stolicą Kaszub. Między innymi słyszałem, że Kartuzy są stolicą Kaszub. Słyszałem też, że Wejherowo jest stolicą Kaszub. Jak się wjeżdża z Gdańska, jak się wjeżdża do Gdańska od strony Chwaszczyna, to też na wjeździe do Gdańska jest znak Gdańsk, historyczna stolica Kaszub. Jest tam taki napis. Więc Gdańsk też jest stolicą Kaszub. Co już mówiłem, Kartuzy, Wejherowo, Gdańsk. Jeszcze Kościerzyna. Słyszałem, że jest stolicą Kaszub. Więc no nie wiem, może ktoś się orientuje, które miasto tak naprawdę jest stolicą Kaszub. Bo ja, szczerze mówiąc, nie wiem. Mieszkam na Kaszubach, można powiedzieć, od 2012 roku, bo wtedy się przeprowadziłem do Wejherowa. Proszę przejść. Bo wtedy się wprowadziłem do Wejherowa i myślałem, że mieszkam w stolicy Kaszub, a tu się okazało, że jeszcze kilka innych miast jest rzekomą stolicą Kaszub. Dobra, jak ktoś wie, to niech napisze w komentarzu. Jak ktoś nie wie, to też zawsze może jakiś komentarz zostawić. Między innymi taki, czy się film podobał, czy się nie podobał, czy pokazywać jakieś ciekawe miejsca w mojej okolicy, czy sobie ten temat odpuścić. A tymczasem się żegnam z wami. Jakiś meczyk, policja stoi. Żegnam się z wami i do następnego.